Cześć, 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 witam was serdecznie, byczki, byczki, na kolejnym odcineczku z serii Zwiedzaj Map, czyli tak zwane sobotnie po prostu odcinki, jak ja to nazywam, bo ta seria właśnie ukazuje się w sobotę. Witam was na kolejnej mapce, która się nazywa Jądrów. Mam nadzieję, że dobrze ją przeczytałem. Znajdziecie ją między innymi w LS Wordzie, z którego właśnie teraz sobie korzystam. Rzadko wbijam to na LS Worda, ale wbiłem sobie tutaj i po prostu wpisałem tam polskie mapki, bo chciałem zobaczyć. Widziałem, że na pewno jeszcze dwie mapki mi zostały tutaj na tą serię, jeżeli chodzi o zaległości. Natomiast no, Jądrów niedawno wyszedł tutaj, także postanowiłem, że sobie po prostu obalę tą mapkę. Zobaczyłem, tam poczytałem komentarze, no to widziałem, że tam osoby pisały różne, że mapka generalnie ma potencjał, aczkolwiek trzeba tam różne rzeczy pozmieniać. Zobaczymy, jak to będzie sobie wyglądało. Na wstępie oczywiście wam pokazuję tutaj mapkę, jak ona sobie wygląda pod escape'em. Ja oczywiście przeczytam sobie tutaj opis, jest krótki, także spoko loko. Ja was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika z dzwoneczkiem. A teraz w sierpniu będą gry z widzami w Farmingu 15, taki powrót, jak robię co roku. Natomiast będą również 2 razy w tygodniu Eurotracki na Multi, także zapraszam serdecznie. Cześć, przedstawiam wam moją pierwszą mapę. Mapa posiada 37 farmlandów, w tym 36 pól i łąk jednocześnie. Lekko górzysty teren. Zadupie, na którym jest pierwsze gospodarstwo. No, po prostu super sprawa, generalnie. Lećmy sobie dalej. Wioska, w której są miejsca na gospodarstwa. Sklep z maszynami, brak skupu. Jeśli nie mylę się, no to mot jest na skup podobno i tak dalej, tak dalej. Więc to skup jest na mapie, lecz nie działa, w nowej wersji mapy będzie. Miłej gry, pozdro, autor John Deere. A i pamiętam, to tak mapka się nazywa. Także tutaj pozdrawiamy, jeżeli John Deere ogląda sobie ten odcineczek. No i generalnie, jak to sobie wygląda. Jak widzicie, no tutaj te pola troszeczkę dziwnie wyglądają, także w ogóle mapka tutaj pedała jest do zrobienia. Natomiast to tutaj mamy sobie różne landy, które możemy sobie pokupować. Widzę, że tutaj na przykład jest landzik. W ogóle strasznie tutaj krzywe są te landy. Że tutaj na przykład kupujemy, no to gdzieś tam indziej pola. Myślę, że ceny generalnie są tutaj bardzo dobrze zrobione. No i co? Rozumiemy się tutaj w sumie przed sklepem. Tutaj mamy sobie przystaneczek, ten prefab, który jest do pobrania na modhubie. To tutaj troszeczkę dziwnie z tą trawą dużą wygląda. Mamy sobie tutaj jakąś większą chałupkę wielorodzinną. Mamy sobie sklep spożywczy. Spoko, akurat zrobiony, mamy sobie akurat bankomat. Tu czegoś brakuje, generalnie nie wiem, czegoś coś tutaj bym jeszcze dodał. Tutaj mamy sobie jakiegoś tam, powiedzmy, ala mechanika, jakieś tam garaże, chałupka. Coś tutaj mamy sobie. Powiedzmy sobie dalej, jak to sobie wygląda. Tutaj mamy, powiedzmy, że sąsiadów, tak, coś tutaj sobie stoi, więc spoko. Mamy sobie pola, jak widzicie, poletka są naprawdę małe. Zakończenie mapy też bym poprawił, bo generalnie no. Boże, mucha lata jak zwykle. Generalnie no, zakończenie mapy bym zdecydowanie poprawił. Najładniej to szczerze mówiąc wyglądają gdzieś tam po prostu w tle, jak widać jakieś, powiedzmy, pola i tak dalej. Tak na mapie Mazowszany tam jest to super zrobione. Tak jak tutaj, bo zobaczycie, to nawet do końca pola nie można dojechać, a tutaj już jest niby koniec mapy, gdzie i tak można sobie tam chodzić. Także no, generalnie troszeczkę dziwnie jest to zrobione, no ale mówię, no tutaj John Deere zrobi pierwszą mapkę. Mapka ma potencjał. Podobną, aczkolwiek no tutaj sporo rzeczy jest do naprawy. Także no przede wszystkim to, co mówiłem, troszeczkę tam mi czegoś brakuje przy respieniu się. Generalnie no tutaj zakończenie mapy bym poprawił, jeżeli chodzi o pola. No są malutkie, nie powiem, że nie. Jeżeli ktoś chce, no to może sobie grać na takich małych polach. Szczerze mówiąc, mi to nie przeszkadza. Tutaj jakieś drzewa bym dodał generalnie jeszcze jakoś tak fajnie, żeby sobie stały. Dobra, co my sobie dalej mamy? Tutaj mamy sobie jakąś tam drogę malowaną. Jakieś mniejsze dróżki tutaj mamy, a ten niby skup. Jakieś tutaj łąki, te drzewa też tak postawione po prostu, bo postawione jakoś fajnie by można to sobie tutaj ogarnąć. Tu mamy sobie jakąś drogę tam dalej prowadzącą, fajna hopka. Drogi fajne, podobały mi się te drogi, bo nie są właśnie malowane ani nic, tylko są troszeczkę takie stare, więc to mi się jak najbardziej podoba. No i tutaj mamy sobie pole, gdzie już tutaj coś rośnie. No jak widzicie, poletka są naprawdę przemałe. Są bardzo malutkie tutaj, także dla osób, które uwielbiają małe mapy, tak jak ja, ale aż bez przesady.
Tutaj tak samo, nie ma jakoś strasznie równo, żeby tutaj mogło być po prostu równo, a nie, że tutaj jest takie kąty są, o tu pyk, leci sobie prosto, tu nagle pyk, pyk i tak dalej, troszeczkę to jest kijowo, no ale dobra. Więcej drzew na miedzach, zdecydowanie. Te pola, żeby były proste, bo są też tak dziwnie jakoś na ukos porobione i tak dalej. No także tutaj naprawdę, no... Z jednej strony spoko i w ogóle tutaj gratuluję John Deere'owi psychiki, bo mało ludzi wydaje takie właśnie mapki jeszcze niedorobione, bo po prostu spada duża, duża fala hejtu na takie osoby, że o po co wydawać i tak dalej. Z jednej strony spoko, że John Deere wydał mapkę, bo tutaj można właśnie sobie pomyśleć tutaj, no ja bym szczerze mówiąc jeszcze duże rzeczy tutaj jeszcze porobił, zanim bym wydał tą mapę. Natomiast to tutaj John Deere może sobie zbierać opinie, może tutaj sobie ogarniać. Także no ja bym dał. Jeżeli chcesz takie małe pola zostawić, ok, natomiast je troszeczkę poprawić, żeby chociaż było równo. Ale jeżeli chcesz robić jakieś pola na ukos, no to żeby jakoś to wyglądało mniej więcej tak po równi, niż jakoś, że tak leci, tak, jakoś tak dziwnie. Więcej drzew tutaj na miedzy, żeby aczkolwiek żeby te miedzy były lekko może większe, żeby bez problemu tutaj drzewo postawić i żeby się nic tam nie klinowało. Więcej domków, jakichś tam domków i tak dalej. Mogą być nawet takie domki gdzieś tam na przykład ogrodzone czy coś, bo takie coś to jest bardziej taka klimat amerykański, także tutaj mamy sobie dalej pola, na których nic nie ma, tutaj po prostu skultywowane, przygotowane do siewów, także i mapka, także no tutaj no i naprawdę jest dużo roboty. W sumie mapka nie jest za duża, aczkolwiek no tutaj sporo, sporo jeszcze roboty Ciebie czeka, ale no mam nadzieję, że w kolejnej wersji, bo już tutaj było napisane, że będzie kolejna wersja, gdzie skup działa, tak żeby te skupy też nie były jakieś tam na przykład niemieckie, po prostu z innych map, tylko żeby jakoś fajnie były sobie zrobione. Jeżeli chodzi o kontrakty, tutaj nie ma kontraktu, żeby były kontrakty i polskie imiona nazwiska, to byłoby też fajny smaczek. Także no tutaj dużo jeszcze pracy trzeba, jeżeli chcesz, John Deere, odezwij się, ja bym Ci tutaj ewentualnie wypisał. Co ja bym po prostu widział na tej mapie, oczywiście to jest twoja wola, pewnie gdzieś tam po prostu pod tą mapką na różnych innych portalach pewnie dostawałeś właśnie tam komentarze, co tutaj pozmieniać. Ja bym na taką mapkę, szczerze mówiąc, postawił dwa skupy, takie ogólne, albo jeden taki ogólny skup, gdzieś tam powiedzmy mleczarnię postawić, biogazownię, może nie, szczerze mówiąc. No ale tutaj troszeczkę nad tymi polami popracować, także tak to sobie wygląda. Żeby w tym sklepiku może dało się sprzedawać na przykład jajka, coś takiego jak jajka, to by nie było głupie. A że no tutaj John Deere, powodzonka Tobie życzę i tutaj baw się po prostu dalej mapką. I tyle, także miejmy nadzieję, że kiedyś w przyszłości ta mapka naprawdę będzie miała fajny taki potencjał. Tych dróg ja bym nie zmieniał, one fajnie mają tutaj klimacik. Tyle, tak to sobie wygląda ode mnie. Dzięki serdeczne za oglądanie byczki. Zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie tutaj ewentualnie jeszcze w komentarzu, może jakby John Deere oglądał, co byście tutaj jeszcze postawili na tej mapie, co byście zmienili. Ja tutaj mniej więcej powiedziałem od siebie takie pierwsze słowa. No i w sumie tak to sobie wygląda. Także dzięki serdecznie za wszystko. Miłego weekendu Wam życzę. Na razie. Popatki. Cześć.